544 referuje ponownie Radny Kaszlicy. Jest to projekt stanu opinii do tej inwestycji pod nazwą budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy Kasztorze w sióstrą Bratanek, działka tutaj w mieście Rzeczyki z 8 Nowotra, Krakowie przy ulicy Kościusz. I tutaj w projekcie uchwały jest podjęcie się pozytywnie wyżej na projekt, uwaga, drugi uchwały, będzie jedno podjęcie. Ja w tym samym miejscu pozwolę sobie złożyć poprawkę mojego autorstwa, która wynika także z ustaleń na komisji, które było, że jeżeli pojawią się wątpliwości co do tego projektu, to wówczas zmienimy jego treść i poprawka brzmiałaby następująco. Paragraf pierwszy uchwały zmienia się słowo. Opiniuje się pozytywnie, na następująco opiniuje się negatywnie, pozostawiając dalszą część treść w paragrafie bez zmian. Następnie. Zastępuje się czasowe uzasadnienie uchwały następnie. Opinia negatywna Rady Dziedzictwa jest związana z nieuwzględnieniem w przedstawionym do opiniowania w projekcie wstępu wytycznych konserwatora zabytków miejscowych. Lokalizację pochylni przewidującą w niej przyleganie do muru zabytkowego klasztoru zajmowanego korzystów. Sugerowanym rozwiązaniem jest umiejscowienie pochylni bliżej w stronę ciągu ulicy Kościuszki w sposób niebudzący zastrzeżenia konserwatora. Szanowni Państwo, zanim spytam, czy ktoś chce zabrać głos, to chciałem tylko przeczytać dwa zdania z opinii, którą wydobyłem od opinii, którą konserwator Marcenia wydał dla ZBIT-u. I tu jest dwa zdania. Istniejące od tej strony schody są wystarczająco szerokie, aby pochylnia odsunięta od elewacji klasztoru nie ingerowała w wystrój i kompozycję tego fragmentu obiektu. I drugie zdanie ważne, dopuszcza się natomiast możliwość prowadzenia pochylni na zielonym skwerze tuż przy tych schodach od strony elewacji klasztoru. Tam są schody przy samym murze, następnie jest zieleń. I takie były wytyczne konserwatora. W tym projekcie te wytyczne w ogóle nie zostały uwzględnione. Mało tego, pochylnia ma 25 metrów długości, szanowni Państwo. Wyobrażacie sobie od tych schodów po lewej stronie 25 metrów pochylnia zrobiona z betonowego krawężnika, ułożona z betonowej kostki, z niedrzewki wykonaną balustradą. Uważam, że gdybyśmy podjęli pozytywną opinię dla tego projektu, to myślę, że byśmy to robili, byśmy na pierwszej stronie nie zgadzali. Mieszamy z każdej strony. Pamiętajmy, że jest to zabytek klasy 0 i należy, żeby projektanci na nowo zaprojektowali w sposób poprawny, zgodnie z wytycznymi. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę, Marek. Ja również przygotowałem poprawkę, bo nie wiedziałem, że Łukasz do własnej komisji przygotuje. Z tym, że z nieco innym uzasadnieniem. Znaczy nie powołują się, to są wnioski, że nie mam powodu powoływać się na wstępne wytyczne konserwatorskie, ponieważ sami też uważamy, że położenie czegoś rodzaju drabiny strażackiej 25-metrowej przy samym górze klasztoru, w budynku klasztoru, czy tam 3 metry dalej, to dokładnie na to samo wychodzi. Po prostu według mnie w ogóle warto spróbować się wycofać delikatnie z tej inwestycji. Jeśli to... Chcę spróbować rozważyć, bo wydaje mi się, że projektanci w ogóle nie rozważyli w całości, z innej strony gdzieś. Po prostu nie ma żadnej analizy. Bardzo ważne jest. Pamiętajmy, że konserwator już odniósł się dużo wcześniej do tego, że z innej strony nie może nic powiedzieć. Wykluczył z innej strony. Dobra. W związku z tym musimy trzymać się tego. Więc przeczytam może uzasadnienie w tym mojej poprawce, bo też ją chciałem. Ale to nie składa, prawda? Tak. Ułożę do drugie poprawki. Oczywiście z paragrafu pierwszym oczywiście dokładnie podobnie, czyli negatywnie. Natomiast drugim jest uzasadnienie takie. Lokalizacja pochylni bezpośrednio przy budynku klasztoru, jak i sam projekt wprowadzający agresywne elementy architektoniczne, stwarzają realne niebezpieczeństwo, że po zrealizowaniu przedmiotowego zadania zostanie w sposób istotny naruszony ład urbanistyczny w najbliższym sąsiedztwie jednego z najbardziej wartościowych pod względem historycznym i architektonicznym obiektów w naszej dzielnicy. Proszę Piotrek. Ja jeszcze do tego bym tak powiedział, już pomijając kwestie aspekty kompozycyjne i budowlane historyczne. Moim zdaniem tak naprawdę na takim odcinku zmianę kostki, która była praktycznie robiona parę lat temu, to też tak powinien jest. Wyrzucenie z niej więcej w tej sygurowej. Ktoś
Ktoś z Państwa jeszcze chce zadać głos? Proszę Marek. Może chciałbym tylko powiedzieć, że co do projektu nie znam się na tym, nie jestem architektem, nie będę się wypowiadał. Jedynie powiem, że tam naprawdę jest potrzebny zjazd dla wózków, nie te dziecięcy są inwalidów na przykład. Gdyż od drugiej strony jest, że kociołby, nie ma możliwości, ja mam teraz akurat może małe dziecko i przejazd wózkiem po tej kociołbach, to jest linia dla wózka, a dziecko ma drgawkę. A osoba na wózku inwalidzkim to nawet nie ma możliwości tam dojechać. Ale gdzie na wózku inwalidzkim do kościoła wjedziesz? Nie, 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 szanowni Państwo, po kolei. Jurek, chcesz powiedzieć? No chciałem właśnie zabrać głos na tej zasadzie, że no, to było poszpecenie tego obiektu, to po pierwsze, a po drugie na wózku inwalidzkim tam nie widziałem, żeby ktokolwiek tam wjeżdżał, jak wjeżdża, to przy pomocy tam też się teraz da dzisiaj wjechać. No zastanówmy się, tu Marek dobrze powiedział, że po prostu trzeba się delikatnie z tego wycofać, bo to nie ma sensu ciągnąć tej rozmowy i naszego czasu. Stąd nie wyszło się do 50 lat, bo remontu także trzeba, nie wiem. Bez sensu, no. Jeszcze raz rozmawialiśmy, oszpecenie wszystkiego, no o czym tu mowa, że Marek za pół roku dziecko urośnie, będzie za rękę z nim chodził i potrzebuje kościoła. Ale to odwrotnie, dziecko będzie To jest pośród zabytkowi i uważam, że sami zagłosowaliśmy za tym, żeby to wprowadzić i wykonać. To, że się, że powiem, machnął architektem, to trzeba poprawić tylko to. I nie na czym dyskutujemy. Sami głosowaliśmy za tym, żeby to wprowadzić. To nie byłby siebie, bo teraz... Moment, Łukasz. Nie jest nasza wina, tylko jest wina, nie wiem, przez jakiś problem. Problem polega też na tym, że Łukasz przeraziło wielkość tego przedsięwzięcia, w sensie indywidualna na rzecz. No i niestety jest to zaprojektowane, niestety do Polski, z takimi wszelkimi normami, które przewidują samotność takiego obrytu. I w związku z tym tak naprawdę na możliwość nawet skrócenia tej pochylni, bo ona była mniejsza, bo po tym już teraz, jeśli popiszę, to nie będzie ją spełniało nowi. Dla potrzeb niepełnosprawnych, za tym dzień nie może być finansowany z tych środków wówczas powierzonych. Ja mam tylko pytanie do Marka, czy to też byś robił taką pochylnię do katedry babelskiej? Bo tam też trzeba wyjechać wózkiem, prawda? No to co? Proszę bardzo, i na takie dyskusje to jest głupota. Jeśli chodzibyś dość często na Wawel, Paweł może potwierdzić, między kocimiębami są pasy wyznaczone. Ale do katedry, mówię, do katedry. Do samej katedry. Jest powiem. Jest powiem, i one są kolejności zgłoszeń. Bardzo proszę, ja proponuję, bo zgłosiło właśnie już 6 osób. Marek teraz, proszę. Jest taka sprawa, że praktycznie oczywiście dziedziniec nasz torny, to nie jest teren gminny, prawda? Natomiast zrobienie pasa takiego, co by się niepełnosprawną przejechać przez dziedziniec obok kociłku, gdzie jest wejście do kościoła po poziomie, a nie po trzech schodkach, tak jest od strony ulicy, jest po prostu o wiele prostsze. Być może, że dałoby się skosy namówić na taką inwestycję, na pewno nie za duża ona jest. I po prostu się przeprowadziło chodnik normalnie, byłby święty spokój z niepełnosprawnymi, z dziećmi i ze wszystkim. Ja myślę... Moment, że zgłosiłaś się, okej, okay, ale jest Kuba Markowski. I nie, tutaj może nie negujmy podjazdu, bo po prostu sam podjazd jest potrzebny w takim też miejscu, ale nie można zrobić czegoś takiego, żeby zjeżdżali, prawda, bo jak jest kostka plus coś tam jeszcze, plus coś tam, no to i tak ci osoby niepełnosprawne nie będą z tego korzystać po prostu, bo nie będą, bo nikt się nie odważy tam z tego po prostu jechać na to, więc po prostu trzeba to odesłać. On, żeby mógł tam zjechać. Przepraszam, mógłby pochodzić. Trzeba po prostu może to, żeby projekt to realnie przeprowadził i tego nie wiem. Inne są podjazdy pod kościoły, na przykład czy coś takiego. Może jakiś tego, coś... Uwaga, przedstawia kolejny Krzysiek i Julia Marzena, bo taka była kolejność. Proszę Krzysiek. A mam pytanie, czy są jakieś przepisy pozwalające na odstąpienie od wymogu tych 6% zadaszenia? Bo oczywiście w granicach rozsądku pytanie, czy bo to 6% prawda, pochylenia powoduje, że ten podjazd jest taki długi. Bo była taka teoria, że za zgodą ministra tam
jest może o sobie na drogę. I pytanie, czy ktoś to sprawdzał w końcu? Możliwe, że jest, ale sprawdzał. Nie, to są zapytanie do tego, czy to ma sens, jak to taki podjazd, ale... Nie wiem, tylko takie pytanie, bo tu największą kontrowersją jest długość tego podjazdu, a długość jest wynika to tak z nachylenia. Julia, proszę. Znaczy ja pozwolę sobie zauważyć w ten sposób, że faktycznie byłoby mi się dużo trudniej wczuć na sytuację, gdybym nie korzystała ostatnio z wózka. I proszę Państwa, możemy oczywiście mieć dyskusję estetyka versus funkcja. Możemy powiedzieć, że tam przecież nikt niepełnosprawny nie przychodzi, ale to można zadać sobie pytanie, dlaczego nie przychodzi? Czy dlatego, że nie chce, czy dlatego, że nie może? I oczywiście zgadzam się, że fajnie byłoby, gdyby to było dużo ładniej zaprojektowane. Natomiast pytanie jest takie, czy faktycznie możemy liczyć, że SKOS w jakimś przyzwoitym terminie zdecydowałby się i podjąłby się tej utrzymanie. No właśnie, no to jest no na takiej zasadzie. Więc wydaje mi się, że mimo wszystko możemy zaryzykować niekoniecznie szałowo-estetyczne rozwiązanie, nawet tego, żeby ktoś mógł z tego miejsca skorzystać. Bo wydaje mi się, że to mimo wszystko jest troszeczkę ważniejsze. Przepraszam Cię, Julia. Panowie, Julia. Na pewnym poziomie bogactwa, można powiedzieć, zamożności, możemy powiedzieć nie, odrzucamy projekt, ponieważ jest za brzydki. Ale zastanówmy się nad funkcją również. To nie jest pomysł, który ma być czyjąś fanaberią. Po prostu nie będzie mega estetyczny, ale czy jesteśmy tylko i wyłącznie na straży estetyki? Marzena. Część tego, co chciałam powiedzieć, powiedziała już Julia. Właśnie zastanówmy się, dlaczego kilku ludzi niepełnosprawnych tam nie widzicie. No więc właśnie, ja przez szereg lat, nie wiem czy jest jeszcze ona, w tej chwili była tam wspólnota osób niepełnosprawnych, która tam spotykała się przynajmniej raz w tygodniu. Nie wiem czy ona dalej jest, dlatego nie chcę się wypowiadać. W sensie, że przynajmniej raz w tygodniu ileś tam osób niepełnosprawnych z tego korzysta. Poza tym chciałabym, żeby ktoś z Państwa mi pokazał jeden ładny zjazd dla osób niepełnosprawnych, który jest po prostu ładny, bo one wszystkie mają taki sam wygląd, czyli po prostu jest pochylnia, z dwóch stron są barierki po to, żeby osoba na wózku inwalidzkim jadąca sama mogła z tego zjazdu zjechać. Popieram tutaj moje przedmówczynię, to prawda. Rozmawiałam z panem pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych, jestem zresztą cały czas w kontakcie z nim. I teraz wszystkie inwestycje staram się dostosowywać tak, żeby osoby niepełnosprawne, czy to pod kątem ruchowym, czy pod kątem niedowidzenia, czy braku widzenia właśnie, dostosowywać cały czas. Więc myślę, że to nie ma o czym tutaj mówić. Trzeba po prostu to zrobić. Bez żadnego gadania w tym momencie i niepełnosprawni, czy tak zwani wózkowicze, jak my popularnie na nich mówimy, powinni mieć taką pochylnię, że mówiąc właśnie o matkach z dziećmi. Wiadomo, że matka z dzieckiem, powiedzmy, że sobie trochę lepiej poradzi, natomiast osoba niepełnosprawna nie. Jeżeli chodzi o przepisy prawne, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie, mówi o pochyleniu biegu nie większym niż 8%. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach można zastosować 10% w przypadku pochylenie zadaszone. Więc w tym momencie można spróbować to skrócić, ale trzeba by było zrobić pochylenie zadaszoną, co jeszcze bardziej pochylenie. Ale to jest 6%, nie? 6% jest dopuszczane na spokojnie i takie są zazwyczaj standardowe wymogi. Ale 8% powinno być maksymalne. Możemy to 2% zmniejszyć chwilę, ale to jest łatwo wsiadło. Nie do dana, ale nie do wsiadło. Po prostu ze względu na to, że przy długości większej niż 9 metrów pochylenie powinien być zrobiony spocznik. Tak, tu są dwa i w tym momencie jest sytuacja jeszcze taka, już dla informacji, że każda pochylnia jest wyposażona w dwie takie poręcze, jedna jest na 75 cm, druga jest na 90 cm, po to, żeby osoba niepełnosprawna mogła spokojnie na tym wózku wjechać. I trzeba zważyć na to, że wózki inwalidzkie są dwóch rodzajów i trzeci rodzaj jest elektryczny. Moment, Łukasz Andrzejewski. Jednak po prostu pracę tej mojej, dlatego że to nadal nie wyklucza tego, że jeżeli projekt rzeczywiście nie znajdziemy żadnego rozwiązania, które większość zaakceptuje, to jeszcze będzie czas na to, żeby ewentualnie się z tego jeszcze jakoś ładnie wycofać. Po prostu projekt ten przedłoży nam nowy projekt, więc tego bym się trzymał. Spróbujmy dojść do porozumienia, przedstawić mu właśnie
nasze racje i to, czy znalazł rozwiązanie podobne również w ramach finansowych, bo pojawiło się coś, co będzie dwa razy droższe i zaprojektował coś lepszego. Nie wiem, co zdobyło się na razie z tego projektu na tym etapie, chociaż uważam, że mimo wszystko ja mam pytanie, być może odpowiedź na to pytanie padła, aczkolwiek no, spóźniłem się, za co przepraszam. Czy ten projekt został zaopiniowany przez inne, że tak powiem, osoby opiniujące i w jaki sposób? Czy niestety mam, jeszcze nie jest znaczy projekt... mam na myśli na przykład konserwatora zabytków, jednostkę wykonującą i tak dalej. Projekt znajduje się u konserwatora, konserwator jeszcze nie wydał opinii, ale niezgodnie z zaleceniami wstępnymi konserwatora. Sądzę, że będzie też negatywna. Jest bardzo prawdopodobne, tak, że opinia będzie negatywna. A dlatego odniesienie się do tych wstępnych zaleceń konserwatora jest o tyle słuszne, że niejako zostawiamy konserwatorowi pierwszeństwo decyzji. Co jest dosyć słuszne z punktu widzenia zabytku, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli opinia konserwatora nie będzie pozytywna, nauczony doświadczeniem, to po prostu ta inwestycja nie zostanie zrealizowana. Oczywiście, tak. Dobrze, Marek. Jeżeli to, co konserwator proponuje, czyli nie mówię, żeby zrobić osobę, nie od strony mury, tylko od strony Zieleńca, to już taki zjazd nie będzie ingował w wygląd kościoła, nie będzie ingował w prostu. Nie będzie widoczny na tym miejscu, bo będzie schowany za murem tym oporowym, także ja nie chcę powiedzieć. Piotr. Ja to proszę do taki argument dam. Użytkowy. W moim wieku, w momencie było pod murem, to w zimie, weźmie nie tak przymierzący śnieg zdał, bo żadna się łapie w tym godzin. Czyli to też jest kwestia... Czy po prostu śnieg będzie później w grudzie leży w tygodniu pochylnia. Tak po poza szybką. Przepraszam, bo mam M, nie wiem kto na M się zgłasza, pomyliło się. Marek podobnie, tak? I dopiero pan. Kurczę, teoretycznie można by rozważyć jeszcze wersję, żeby zrobić drugi mur oporowy obok tego muru, co jest, wrócić między jeden a drugim, to powiedzie i przebić po prostu się pod kościoł. Wtedy by w ogóle tego, była taka foca, nie byłoby tego zaństwa widać. Paweł, ja tutaj mam kilka wątpliwości. Przede wszystkim miałbym pytanie do Łukasza, do tej poprawki, co byśmy chcieli osiągnąć w tym innym projekcie, tak się wyrażę, bo ja nie chyba głosując za tą pochylnią, miałem wrażenie, że znaczy ja tak widziałem tą pochylnię, żeby ona nie była właśnie z tej strony schodów, tylko całkiem z przeciwlewej, gdzie jest tych schodów kilka, spadek jest mniejszy. Ja to rozumiem, tylko że no właśnie to jest jedna opinia, a to jest jedyne racjonalne miejsce, bo w tym miejscu to ja w ogóle mam wątpliwości, czy w ogóle by proboszcz parafii chciał, żeby w tym miejscu na tych schodach była ta pochylnia. Tak? No bo chodzi o to, że tam są procesy, z tego co ja wiem, tamtędy i ta pochylnia by w tym miejscu w ogóle nie czuła racji miejsca. Ja pozwolę sobie na to powiedzieć, ale tam nie ma zgody, nie będzie. Więc wydaje mi się, że rozważanie czegoś, na co nie ma zgody czynnika, który jest decyzyjny, czyli właśnie konserwator miejski, to ja myślę, że nie ma czyli tylko poprawkę do projektu w tym miejscu, w którym tak, jest... Tak, przecież nie było przymierze. Krzysiu Kwaciak się jeżeli... To nachylenie tej pochylni o 2% jest to większe, jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami, to może warto by zawnioskować o analizę zwiększenia nachylenia, dzięki czemu ta pochylnia 25-metrowa się trochę skróci do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez przepisy. Dlatego chciałem zgłosić poprawkę, by paragraf dodać paragraf drugi. I poprawka by brzmiała, wnioskuje się o przeanalizowanie możliwości zwiększenia nachylenia pochylni do maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez przepisy w celu skrócenia jej długości. Przepraszam, zaraz Marek, przepraszam. Proszę Państwa, spróbujmy zbliżać do końca. Ja chciałbym coś jeszcze dodać teraz od siebie. Proszę Państwa, my podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy zrobić pochylnię. I to dla mnie nie podlega już dyskusji, ponieważ przeznaczyliśmy pieniądze i cel jest słuszny. Natomiast, proszę Państwa, pozwolę sobie wyrazić takie zdanie. Nie wierzę, nie daje najmniejszych szans na to, że konserwator zaopiniuje pozytywnie cokolwiek, nawet długości 15 metrów wzdłuż tego muru. I moim zdaniem konserwator wyraźnie wskazał, gdzie ma być pochylnia, a architekt nie wykonał tego zadania. W związku z czym nasza negatywna opinia, tak naprawdę, czy ja mogę mówić przez Państwa dyskusję w tle?
Tak naprawdę ta negatywna opinia powoduje, że pan projektant musi ponownie iść do konserwatora. O czym dzisiaj rozmawiałem z konserwatorem, powiedział, że czeka na pana projektanta z otwartymi rękami i konserwator powinien z nim to wyjaśnić razem z panem projektantem, jak poprowadzić pochylnie. Nasze wymyślanie teraz za projektanta i konserwatora, jak ta pochylnia ma wyglądać, jest niezasadne. Przepraszam, Marek, pokażam. Ja jeszcze odpowiem na temat tych schodów. Wstępne rozmowy, które Agnieszka prowadziła i wstępne w ogóle nasze przymierzanie tego było takie, że schody nie będą, nie będzie ingerencji schody, tylko będzie tak, jak po lewej, jak wchodzą do kościoła po prawej stronie między schodami a moją ochorowy, wtedy schody są na tej szerokości, co są, po prostu jest dodatkowy zjazd. I koncesja schodzi, nawet przy podesji można z wózkiem zjechać. O to chodzi. Przepraszam, Łukasz, ja chcę polecić, że wysłałeś taką sugestię, bo wiem, że chcesz przekazać paragraf drugi, jednak zalecenie było, znaczy idea taka jest tutaj, żeby te wytyczne właśnie, co nam się nie podoba, zawrzeć wszystkie w uzasadnieniu, a nie w osobnym paragrafie. Boję się, że po prostu przeczytając uchwałę, tak odniesiemy, że ważniejsza jest długość niż miejscowienie. Ale to jest istotniejsza kwestia. Właśnie to żadna kwestia. Mam wrażenie, że wiele osób nie było ostatnio. Zrozumienie jest kwestia tego, że ona nie może być przy murze. To jest podstawowy fakt. A dopiero wtórne jest, że ona będzie miała 25 czy 20. To w uzasadnieniu mówię, dlatego że bym cię mógł prosić. Okej, to bardzo bym prosił. Ja chciałem zaapelować do nas wszystkich tutaj, czy nam się to podoba, czy nie. Ostateczna decyzja będzie należała do pana konserwatora miejskiego. I jeżeli pan konserwator miejski nie zaopiniuje tego projektu pozytywnie, to po prostu zdajmy sobie sprawę, że bez względu na to, co my tu uchwalimy i o czym będziemy dyskutować, bo my sobie możemy uchwalić, że to zakwitną kasztany. Czy przez to zakwitną kasztany? Możemy demokratycznie podnieść za tym rękę, żeby to zakwitną kasztany. Ale ostateczna decyzja w względzie tej pochylni będzie należała do pana konserwatora i w związku z powyższym albo się podporządkowujemy jego sugestiom i wtedy jest szansa, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, albo będziemy wymyślać cuda i wtedy zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja po prostu nie zostanie zrealizowana. Wybór należy do każdego z tu siedzących. Rozumiem, że jeszcze zgłosił się w tym momencie Dwie sprawy. Jedno to jest to 8%, o którym mówi Magda, to dotyczy zupełnie krótkiej pochylni o długości pół metra biegu, czyli na 4 cm wyjścia. I tyle. Czyli jedno słowo jest to bezprzedmiotowe. Przy dłuższych pochyleń jest niedopuszczalne. 8%. Mniej więcej niż 8%. Tak, ale to jest to krótkie, taki, gdzie jest. Gdzieś powiedziane, że to dotyczy. Ale to nie ma znaczenia. Jest napisane ogólnie, że nie więcej niż 8%. Tak, ale to mówię, to dotyczy tylko krótkiej pochyleń. Może sobie przeczytaj. I teraz tak. Ewentualnie możemy te uzasadnienia, to znaczy do twojego podwodnia, moje albo do mojego twoje, to warunkiem, musimy stwierdzić, czy będzie na coś pić, dopiszę, więc to ja dopiszę. To proszę napisać, że uzupełnia się uzasadnienie, tak, 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 zdania, a tam tak, tak, jest poprawny pana prezydenta. Dobrze, Marek i jeszcze chyba Krzysiek. Krzysiek powiedział. I tak jeżeli opiniujemy negatywnie ten projekt, on wraca do projektanta, musi się zgodzić. Więc nie widzimy naszej sugestii, co możemy zrobić. Tylko to, co Łukasz napisał, to odsłamy negatywnie i sprawa się dalej dotrzyma. Po prostu myślę, że jak się skontaktujemy z Mam kontakt z panem projektantem, mam kontakt z konserwatorem. Według rozmowy z Witem, po prostu pan projektant popełnił bardzo mały błąd, ale znaczący, a mianowicie zanim narysował, udać się do konserwatora, narysował i w drodze formalnej wysłał do opisowania nam i konserwatora. Dobrze. Krzysiek Warczak i Szyjurek słyszymy w tele. Faktycznie w rozporządzeniu jest napisane, że pochylnie do pół metra mają to 8%, a powyżej pół metra 6% wycofuje poprawkę. Rozumiem. Ja uważam, że jak konserwator nie zgodził się z jednej strony, nie zgodził się z drugiej strony, także ta dyskusja jest... Napisał, że wie co będzie. No właśnie, co jest. Zobaczymy.
Szanowni Państwo, sprawa była jeszcze czytelniejsza. W WPF-ie, proszę Państwa, w WPF-ie mamy zapisane na odpowiednie na przyszły rok 40 tysięcy złotych. Czy nic nie przyspieszymy i tak, jeżeli chcemy przesunąć, bo nam odmówią, to i tak w nowym roku. Więc mamy jeszcze sporo czasu, bo naprawdę na spokojnie nas popracować. Kuba, proszę. Proszę o wniosek o zamknięcie dyskusji. Ale proszę bardzo, wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Kto z Państwa jest przerwaniem dyskusji, rozumiem, tak? Kto z Państwa jest za przerwaniem dyskusji? Siedzę spokojnie, podyskutować. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Możemy sobie pójść. Zostaniemy sobie dzisiaj sobie wypłaczeni. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania poprawek. Pierwsza poprawka jest dalej idąca. To jest poprawka przewodniczącego komisji radnego Łukasza Filipiaka, czyli zamienia się słowo opiniuje się pozytywnie na opiniuje się negatywnie. Tak. Tak, tak, tak. To nie jest dalej idąca, ta jest dalej idąca. I pierwsza zgłoszona przede wszystkim. Opiniuje się negatywnie i przeczytać uzasadnienie? Nie. Nie. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Łukasza Filipiaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I następnie jest poprawka autorstwa Marka Golonki, który zmieni to, co czytał na, czyli likwiduje zapis w paragrafie pierwszym, bo on już zostanie sam. Czyli dopisanie do uzasadnienia, praktycznie całej treści uzasadnienia Marka. Przeczytać? Lokalizacja powinni bezpośrednio przy budynku klasztoru, jak i sam projekt wprowadzające agresywne elementy architektoniczne stwarzają realne niebezpieczeństwo, że po zrealizowaniu przedmiotowego zadania zostanie w sposób istotny naruszony ład urbanistyczny w najbliższym sąsiedztwie jednego z najbardziej wartościowych pod względem historycznym i architektonicznym obiektów naszej dzielnicy. To jest wydłużenie uzasadnienia. Dodałbym przymiotnik estetyczny jeszcze. Ale to tylko w poprawce. Szanowni Państwo, kto jest za poprawką autorstwa Marka Golonki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, obie poprawki przeszły, w związku z czym głosujemy uchwały wraz z poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu wraz z poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze. Szanowni Państwo, dziękuję. Uchwała została przyjęta.